Cześć, 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 witajcie. Witam wszystkich w kolejnym odcinku z gry Terraria na kanale Rywik. A dziś zajmiemy się armią starszego, tyle tylko, że w wersji nieco trudniejszej. Zapraszam wszystkich do oglądania. A więc, po pokonaniu Wall of Flesh'a jakby nasz szynkarz ma kilka dodatkowych, troszeczkę dodatkowego asortymentu, między innymi właśnie wieże, które możemy postawić, są nieco silniejsze. Możemy tu właśnie kupić u niego nieco lepsze właśnie, że tak powiem, te kije. Aczkolwiek one kosztują większą ilość medali. Tak samo możemy kupić zbroje, tak jakby. Też pochodzą z crossoveru. Dają całkiem fajne właśnie statystyki, niektóre z nich. Niektóre są naprawdę całkiem fajne, bo dają na przykład aż po 18 obrony, 27 obrony czy 13 obrony, więc są naprawdę niektóre całkiem mocne. Dobra. Mniejsza o to, kupiłbym od ciebie z dwa kryształy Eterni. Tylko jeszcze. Nie zbudowaliśmy sobie platformy w sumie, bo ostatnio żeśmy zburzyli na potrzeby zamku. Pytanie, gdzie ja mam w ogóle ten portal? To będzie ciężkie pytanie, bo nie wiem, czy go w ogóle znajdę. Bo gdzieś go pamiętam, że odkładałem, tylko nie pamiętam dokładnie gdzie. Tu jest, dobra, widziałem, że gdzieś go mam. To będzie chyba wszystko. Weźmy sobie tylko kije, żeby się obronić przed przeciwnikami, którzy w tym przypadku będą nieco silniejsi, będzie ich trochę więcej. Dobra, kij balisty na pewno. Mam kij ognistej pułapki, zawsze mam przy sobie. Co dalej? Jeszcze mieliśmy te miny i elektryczną aurę, chociaż nie wiem, czy to będzie nam potrzebne. Może spróbujemy na razie bez tego. Dobra, ja bym sobie wziął trochę bloków. Ziemi, bloki ziemi mogą być. I może jakąś broń bardziej. To jelec jest fajny, ale no, nie przebija przeciwników. Ja potrzebuję czegoś z dużym piercingiem, czyli przebiciem. Pistolet kosmiczny byłby spoko, ale ma mało obrażenia. No właśnie, nie wiem, co by tu wziąć takiego dobrego. Mytoczownia w sumie profesorom mógł być całkiem dobry, bo ma właśnie przebicie i całkiem sporo zadaje. Ma chyba praktycznie nieskończone przebicie, więc może przybić dowolną ilość wrogów, o ile znajdą się w jego zasięgu. Tu nic raczej. O, tu jest, tu są te pułapki brakujące. No i to będzie chyba wszystko, tak mi się wydaje. No, chyba. Ewentualnie można wziąć Starkana, ale on zaraz z tych gwiazdek korzysta, których na razie nie chcę marnować. Dobra, to serio będzie chyba wszystko. Więc tak, to ja idę budować i zaraz zajmiemy się faktycznie walką. Platformę mam już praktycznie gotową, wziąłbym sobie jeszcze tylko lampy życia i ewentualnie gwiazdę w butelce. No raczej mi się nie przyda, bo ja nie korzystam z magicznych przedmiotów, ale zawsze warto wziąć. I można by w sumie wziąć sobie posąg serca, chociaż z nich na razie tak nie korzystaliśmy do tej pory. To nimi też mógłbym się zająć kiedy indziej. Dobra, zrobimy sobie jedną lampę życia. Dobra, gdzie ja mam łańcuch? Łańcuch, łańcuch, tutaj. I stwórzmy sobie jedną lampę życia. Dobra, to będzie już chyba na tyle. Zrobimy sobie tylko o, w ten sposób. Sobie troszeczkę trzygunę uporządkować. Jeszcze muszę wziąć, no chociaż te 1000 sztuk żelu do miotacza ognia. Jeszcze jedna rzecz, zapomniałem sobie zwiększyć ilość minionów, a to się akurat przyda. Miotacz ognia mamy, to mamy. Dobra, chyba to będzie wszystko. Tu sobie jeszcze powymieniam tylko rzeczy. W ten sposób, żeby po prostu mieć te laski pod ręką i ogólnie naszą broń całą. Dobra, tylko gdzie jest mniej więcej środek tej platformy? Ona ma długość 250 bloków. Środek jest, no, troszeczkę wcześniej chyba. Gdzieś tutaj. A, gwiazdy butelce sobie nie postawiłem. Trudno. No, chyba możemy zacząć, bo się powoli ranek zbliża. Aha, no tak. W którejś ze skrzyni miałem
kryształ właśnie, ten eteriański kryształ. I teraz muszę go znaleźć. O, tu są, dobra, bo jeszcze miałem jeden przy sobie, dobra. No i to chyba będzie na tyle. Ta platforma jest dostatecznie duża, mam nadzieję, żeby te portale właśnie maksymalną jakby odległość od naszego kryształu miały. I chyba zaraz zaczynamy. Po pokonaniu właśnie Wall of Flesha jest więcej fal, więcej rodzajów przeciwników i jest nowy boss. Z tym też sobie zobaczymy. Otrzymujemy też większą ilość właśnie tych medali całych. Dobra, dostaliśmy troszeczkę właśnie medali. Chciałbym to wykorzystać teraz. Chyba mogliśmy to troszeczkę dalej ustawić, wiecie, bo tu widzę, że ten tajemniczy portal jest bardzo blisko. Nie będę teraz będą zadawać. Dalej 43, to dużo dalej. To jojo jest w sumie całkiem dobre. Na razie. Jakoś sobie radzisz, tak powiem. No, na razie nie ma żadnych problemów. Tu się gdzieś trochę przedostało, ale to żaden problem na razie. Widzę, że ci miotacze już są praktycznie w pierwszej fali. Co ciekawe. Trochę tej many potrzebujemy. Pójdźmy sobie jeszcze tutaj jedną balistę może ustawić. Kurde, widzę, że te balisty są jakieś słabe, bo ci wojownicy mają aż po 170 zdrowia. Widzę, że troszeczkę się wzmocnili chyba do ostatniej walki. Ci mnie też widzę nawet tak samo słabi, ale te gobliny widzę są już troszeczkę mocniejsze. Okej. Warto wiedzieć. To tutaj zrobimy sobie może tą pułapkę właśnie elektryczną, żeby ich troszeczkę osłabiało. Żeby mieć chociaż jedną stronę, wiecie. Już mieć już ją z głowy. Widzę, że ciężko będzie, no. No dobrze, mam chociaż mi też ognia, to zawsze będzie trochę łatwiej. I w sumie tego jednorożca, dzięki niemu też mogę się dużo szybciej poruszać. No, nie jest jakiś mocny, wam powiem. Znaczy, no, raczej sam będę z dużą ilością przeciwników, ale spodziewałem się czegoś lepszego. Widzę, że jest nowy przeciwnik, którym jest kobold, taki widzę jaszczur. O, właśnie ten, ale widzę, że on jest jakiś mega mocny. Nie ma dużo obrony, bo ma dużo zdrowia, ale ma mało obrony, bardzo szybko widzę, bo to ją załatwiło. O, jojo sobie na razie radzi jakoś. Te kobolty widzę, że jak mnie zobaczą, to trochę przyspieszają, bo się taki właśnie wykrzyknik mi się pojawia nad głową. Dobra, balista najlepsza tak naprawdę chyba z tego wszystkiego, tak mi się wydaje, z tych wszystkich pułapek. Na razie oszczędzam miotacz ognia, bo jojo mnie nic nie kosztuje, a też na razie wyrabia. Te kobolty na plecach w ogóle mają jakiś dynamit, widzę. Ciekawe. Dobra, tą pułapkę mini też można w sumie ustawić, bo też jest całkiem spoko. I czekamy na następną falę. Jestem ciekaw, czy mogę to pominąć, wolniej klikać, bo jeszcze anuluję, czy coś. Dobra, ja tak jak mówię, ja z jedną stroną sobie na razie poradzę, ale wolę mieć po prostu te wszystkie pułapki po jednej stronie. Dobra. Oszczepnik, wywerna, będzie wywerny, teraz będę widział, że będą atakować. Z tym będzie problem. Bo wywerny zawsze był irytujący strasznie. Dobra, na razie jakoś to wszystko idzie. Nie mam jakichś większych problemów. Widzę, że muszę się do nich trochę zbliżać, bo chcę, żeby te przeciwwagi też ich trochę atakowały. Widzę, że te kobolty, jak mnie zobaczą, dostają takiego ataku furii. Widzę, że z tym ładunkiem wybuchowym tak się troszeczkę do przodu rzucają. O, wywerny. Ale widzę, że też nie są jakieś mocne. Chyba najbardziej się wzmocnili ci faktycznie zwykli przeciwnicy, ci zwykli właśnie wojownicy. Oni mają dużo więcej zdrowia, tak mi się przynajmniej wydaje. Bo to jojo niby je szybko załatwia, ale... Ale te balisty sobie tak średnio, widzę, radzą. Dobra. Czyścimy tutaj resztki po fali. I wracam się szybko tutaj, żeby tych jeszcze się pozbyć. Ale widzę, że balisty sobie już jakoś radzą, jak jest ich dostatecznie duża ilość.
Dobra, widzę, że mi jednej eteriańskiej many brakuje. Pospieszmy się ją zbierzmy. Może mógł sobie jeszcze dwie wieże postawić. Postawmy sobie tutaj może jeszcze tam jedną wybuchową pułapkę. I jedną tą wybuchową, żeby ich po prostu troszeczkę spowalniać. Widzę, że jest nowy przeciwnik, którym jest taki oto drakin. Taki można powiedzieć kinoza, który jest stosunkowo mocny, bo ma aż 900 zdrowia. Po tej stronie widzę, muszę sobie trochę pułapek postawić, bo też sam nie wyrobię po tym czasie, widzę, już tyle tego jest. Muszę też cały czas dbać o tamtą stronę i spotkać, czy się jakoś nie przebili przypadkiem. To widzę, że się w miarę szybko regenerujemy, bo ja się z tym dużo gorzej. Trochę zdrowia, to widzę, że też z nich zawsze leci. Jakoś dajemy radę. Dobra, wracamy się teraz szybko na tamtą stronę. Bo widzę, że tu już nie dają rady, te widzę smoki, widzę, plują właśnie tym ogniem. Swoimi pociskami, które też mi trochę przeszkadzają w obronie tego. Chodźmy na drugą stronę, sobie tutaj postawmy szybko balistę. Żeby też troszeczkę mi ich osłabiała, tych wrogów. Żeby po prostu miał tam na parę strzałów każdego z nich, bo ona i tylko troszeczkę tak naprawdę zdrowia zabierze. Ale to zawsze jakaś pomoc. Dobra, fala ukończona, ale widzę, że no, jest troszeczkę ciężko. Nie powiem, że jest łatwo, bo jest stosunkowo ciężko. Dobra, po tej stronie może sobie jeszcze dołożę, nie wiem, cokolwiek. Bo na tej stronie jeszcze jakoś wyrobią, tylko boję się, że po prostu chcę mieć jedną stronę już z głowy, tak jakby. Mieć już tutaj po tej stronie ogarnięte. Jeszcze jedną balistę? No nie wiem. Dobra, weźmy może tą jeszcze ognistą pułapkę sobie postawmy. My się wracamy na tą stronę dalej walczyć. No, ta balista nam trochę zawsze zada. Tak, kilku przeciwników naraz przez trzej, to już będę miał ich po prostu kilka punktów mniej zdrowia obitych. Dobra, wracamy się szybko tam. O, widzę, że jest też nowy. Koboltowy, widzę jakiś lotnik. Koboltowy szybowiec, jak widzicie, ma jakieś bomby na sobie. Jakiś dynamit ma na sobie. Nasz kryształ Eternia też widzę, ma teraz 3 razy więcej zdrowia i w sumie sprawiedliwie, bo praktycznie mamy nie dość, że mocniejszych przeciwników, to no, zadają nam po prostu więcej temu kryształowi, co też kosztowałoby mi trochę więcej zdrowia. Kurde, nie nadążam, widzę. Oj, widzę, już ciężko się robi. Zostaliśmy dopiero jeden ten medal obrońcy, nie wiem, czy dam radę. Oj, oj, oj. Te latające są strasznie irytujące, szczerze mówiąc. Oj, chyba nie damy rady tego wybronić, tak mi się wydaje. Fala niby ukończona, ale... Ała. Ale po prostu widzę, że moje balisty same tego nie wybiją wszystkiego. O kurde, nie damy rady. Ale chociaż trochę medalów obrońcy, widzę, zdobyliśmy. No niestety. Widzę, że teraz się boss pojawił, ale co... Bo się widzę kolor tego wszystkiego zmienił dookoła, ale co mi po tym jak... No właśnie. Kryształ Eternia został zniszczony, niestety. Muszę sobie tą platformę wydłużyć, bo po prostu widzę, że ona jest trochę za krótka i jakby nie wykorzystuje jakby maksymalnej jej powierzchni. Mamy 4 medale obrońcy, to trochę słabo, szczerze mówiąc. Spodziewałem się trochę lepszych wyników. Wziąłem sobie jeszcze trochę tych bloków ziemi i troszeczkę to wydłużył. Kurde, spodziewałem się, że będzie trochę łatwiej. Z tego metacza ognia w ogóle też nie korzystałem, bo w sumie ma trochę krótki zasięg i raczej... Aż tak dobrze by się z niego nie korzystało. Może jakiś łuk byśmy sobie zrobili na przykład, no nie wiem, z myfliru w sumie. Możemy sobie w sumie zrobić tą kuszę myflirową i użyć na przykład gwiezdnych strzał, żeby przebijał kilku przeciwników naraz. 39 punktów obrażeń. To niby nie jest dużo, ale lepsze to niż nic. Dobra, i pasowałoby sobie właśnie te strzały błazna wziąć. To sobie odłóżmy. Gdzie mam gwiazdy? Tak sobie może po prostu zrobię. No, gdzieś tak tyle. Więcej chyba nie będzie potrzeba. Te gwiazdy się często widzę przydają. Dobra. Kuszę w sumie mam, mógłbym ją trochę nawet ulepszyć, tylko no, ja nie jestem specjalnie typem właśnie strzelca, też mogę nie wykorzystać jego maksymalnego potencjału, tej kuszy. Chcę sobie ją ulepszyć, żeby troszeczkę więcej zadawała może. Przekuj.
Ile będzie kosztować? Tylko 2 sztuki złota, to nie tak dużo. Widzę, że jeszcze mniej. Punkty obrażeń, 17. Może być, w sumie nie chcę przepłacać, a taka w sumie wystarczy. W sumie jestem ciekaw, czy tak jak w przypadku właśnie na pierwszy raz, jak byliśmy u szynkarza, to dostaliśmy od niego trochę funduszy na start. Zobaczymy, czy będzie teraz tak samo, bo nawet nie sprawdziłem. Nie, no niestety nie. Cóż, musimy zarabiać od podstaw. Postanowiłbym sobie właśnie załatwić jakieś lepsze te kije obronne, bo z tymi aktualnie sobie jakoś specjalnie nie dajemy rady. Postaram się w ogóle, może będę korzystał z samych balist, bo mi się wydaje, że są one najlepsze chyba. Mają największe obrażenia i tak dalej, i tak dalej. Też mają całkiem duży zasięg i ogólnie mają bardzo fajne przebicie. Dobra, ja sobie tylko tą platformę trochę wydłużę i widzimy się już za chwilę, jak będziemy znowu walczyć. Z tego filmu chyba będę musiał zrobić z 3 części, bo tam widzę, że tego ekwipunku do wykupienia mam całkiem sporo. Dobra, pierwszą falę już sobie przeszedłem. Musiałem sobie w ogóle zwiększyć maksymalną ilość minionów, bo to zawsze jest jakiś plusik mały. Dobra. Teraz polecimy w same balisty, bo mi się wydają po prostu najlepszą ze wszystkich wieżyczek obronnych. Takie mam przynajmniej odczucie. O, kobold widzę się wkurzył. Dobra, użyjmy może trochę tej kuszy. No, kurde, ale zasuwa widzę ta kusza, tak mnie szybko strzela. Może ustawimy sobie ją w ogóle tutaj, w tym miejscu, że będzie ją zaraz przy jojo. Tutaj w końcówkę będę sobie już jojem dobijać, żeby strzał nie marnować. No, polecimy sobie w same balisty, bo mi się wydają po prostu najlepsze ze wszystkich, wiesz. Ała! Wybuch. No nieźle. Samobójca widzę. Dobra, mamy już tym też trochę obitych. No i elegancko. Jakoś to widzę fajnie idzie nawet. Kurde, ten kryształ już stracił 500 zdrowia? A widzę, że się powoli leczy, ciekawe. Jakim cudem stracił aż tyle zdrowia? Dobra. Następna fala już za chwilę. O, wywerna, teraz się dopiero zacznie ciężko. Dobra. Tam trochę postrzelajmy faktycznie, żeby trochę pomóc. Cofamy się do swoich. I walimy w swoich. Ale przebicie fajne, podoba mi się. Kurde, kryształ widzę obrywa, nie podoba mi się to. Dobra, fala ukończona jakoś. Nie było w sumie źle, no trochę widziałem ten kryształ obrywa. Dobra, postawmy sobie tu jeszcze może z te dwie balisty. No i git. Teraz już powinien sobie raczej poradzić, no przynajmniej chwilowo. Szybko, ja przed to jo też sobie nawet w całkiem razi. Mimo, że nie ma tego przebicia co kusza, to nadal sobie jakoś całkiem dobrze radzi. Ma po prostu całkiem, tak jak mówię, przyzwoite obrażenia. Ała. Wyverny. Rąbany. Ich muszę się w pierwszej kolejności pozbywać. Szczerze mówiąc. Ała, ale plują tu widzę ogniem. Wyverny.
takie... Dobra, przebijmy się może przez nim, bo widzę, że tam jakaś droga zawsze leci. Jakoś widzę, przeżyliśmy. Kurde, ale mi to trochę widzę słabiej idzie niż ostatnio, o dziwo. Nie wiem dlaczego. Kurde, co tu zrobić, jak mi słabiej idzie? Wiecie co, to chyba będzie nasza taka pierwsza w sumie próba, bo widzę, że dzisiaj to mi nie za dobrze idzie. Mam za słaby jeszcze ekwipunek chyba. Dobra, i znowu dochodzimy do metów, które ostatnio żeśmy przerąbali. Te szybowce trzeba by rozwalać. Te latacze całe, bo one strasznie dużo zadają. Kurde, nie wiem dlaczego właśnie tak słabo idzie strasznie. Kurde, widzę, że te wywerny najgorzej, one już tutaj są. Nie wiem, jakim sensem tak szybko tutaj dotarły. Teraz właśnie nie wiem, co zrobić, żeby je troszeczkę spowolnić. Kurde, nie mogę się z tymi wywernami całymi obronić. Z tym jest straszny problem. Nie no, nie damy rady na razie. Za mały damage na razie robimy. Albo nie znam dobrego sposobu, żeby się bronić po prostu przed tym. No i niestety nie daliśmy znowu rady. No cóż, może spróbujemy jeszcze kiedy indziej, bo na razie po prostu... Na razie po prostu jesteśmy za słabi, mamy za słaby ekwipunek. No cóż, tak czy owak, mam nadzieję, że wam się podobało. Tak jak mówię, musimy kiedyś sobie po prostu lepszy ekwipunek załatwić, bo niby to ją całkiem sporo zadaje, ale widzę, że też nie wyrabia. Może ewentualnie jakąś lepszą broń zasięgową. Tak mi się wydaje. Bo właśnie na fale starszego najlepsze są w sumie broni zasięgowe. Te kije muszę sobie lepsze załatwić, bo mam tutaj parę medali tak naprawdę tylko. Ile? 10 chyba teraz mam. No właśnie, 10. A potrzebuję co najmniej 15, żeby faktycznie... O nie! Że faktycznie móc tutaj robić coś więcej przy pomocy tych pułapek, bo te, które aktualnie posiadam, są po prostu za słabe i nie wyrabiają. Dobra, chyba wszystko. No to też, tak jak mówię, kiedyś jeszcze spróbujemy, bo na razie, tak jak mówię, są po prostu zbyt silni przeciwnicy. Spodziewałem się, że będzie aż tak ciężko. Czekajcie, aż coś sobie sprawdzę. Drakin. 3000 zdrowia. A to jest jakiś ulepszony, wiecie? Którego wcześniej nie widziałem. Eteriański Goblin. 560 zdrowia. Też widzę, jakoś ma dziwnie to powiększone. Chyba występują ich jeszcze silniejsze odmiany w takim razie, na to by wychodziło. Ta Wewerna też widzę zupełnie inaczej wygląda. Ma 600 zdrowia. No, ciekawe. Tak czy owak, ja się już na razie powoli z wami żegnam. Wpadajcie również na Discord, do którego link zwykle zamieszczam wam w opisie filmu. A ja już się z wami żegnam. Elo, elo.